serdecznie. Bardzo dziękujemy Państwu, że zechcieliście przyjść dzisiaj tak licznie. Ja bardzo szybciutko tutaj przedstawię jakiś ten porządek naszego zebrania. To jest taka propozycja z naszej strony i też mamy nadzieję, że Państwo tutaj coś dołożycie do tego porządku. No oczywiście pierwszym punktem będzie rozmowa, spotkanie z przewodniczącym ruchu Palikota, panem Januszem Palikotem, któremu będziemy mogli zadać pytania i wymienić jakieś myśli na temat programu Lewicy, na temat naszych wspólnych działań. To jest taki nasz najlepszy sojusznik, partner i bardzo duże nadzieje wiążemy z tą współpracą z ruchem Palikota. Kolejnym punktem jest reforma emerytalna. Chcielibyśmy na ten temat porozmawiać. Następnym punktem jest taki pomysł utworzenia banku samoobrony społecznej przeciwko eksmisjom. To jest taki projekt Piotra i Zbyszka Kazimierczaka, który tutaj z nami jest. Chodziłoby o założenie takiej kasy, która pozwalałaby na udzielenie pożyczek bez procentu osobom, które są zagrożone eksmisją. Podejmiemy też temat przygotowań do 1 maja i problem ośrodka na Przycach, który to ośrodek z naszej strony prowadzi Agnieszka Żelazna i Iwona i Łukasik, które o tym opowiedzą. Teraz, żeby już nie przedłużać, ponieważ mamy mało czasu na rozmowę z panem przewodniczącym ruchu Palikota, no, oddałabym głos najpierw panu przewodniczącemu, a potem bardzo byśmy prosili o jakieś tutaj merytoryczne propozycje i pytania z sali. Dziękuję bardzo. Pokazała niesamowita książka, którą Piotr oczywiście zna, wersja angielska, ale jest teraz po polsku wreszcie. Duch Równości, wydała Czarna Owca. Zachęcam wszystkich do czytania. Niesamowitej pracy, która pokazuje, iż duże rozwarstwienia społeczne wywołują szereg negatywnych zjawisk społecznych. To jest w oparciu o wiele badań w skali całego świata. Takie na przykład jak długość życia, jak stan zdrowia, jak ilość samobójstw, jak ilość uzależnień. Tego typu zjawiska są uzależnione od rozwarstwienia społecznego. Okazuje się, że w krajach, w których jest bardzo duże rozwarstwienie ekonomiczne, że jest ta zasada, że 20% osób, co najwyżej 20% osób ma 80% kapitału czy majątku w danym kraju. Pensje są więcej niż 10-krotnie większe te najwyższe od średnich, to w tych krajach paradoksalnie, takich jak Stany Zjednoczone między innymi, w tych krajach o dużym rozwarstwieniu ekonomicznym są pewne zjawiska społeczne negatywne, właśnie jak to, że się nie zwiększa już długość życia po uzyskaniu pewnego poziomu, że ludzie częściej popełniają samobójstwa, że się częściej uzależniają, że jest więcej otyłych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w krajach, w których te rozwarstwienia są mniejsze, takie jak oczywiście cała Skandynawia, Norwegia, ale także Japonia, w tych krajach się okazuje właśnie te zjawiska negatywne społeczne występują rzadziej. To jest coś niesamowitego, bo to jest powrót w oparciu o bardzo niesamowite badania, wiele lat prowadzone w skali całego świata, powrót do jednego z głównych haseł rewolucji francuskiej, właśnie tej równości. Okazuje się, że tam, gdzie jest więcej równości, tam jest mniej chorób, mniej patologii, mniej właśnie nieszczęścia ludzkiego. No i druga książka, która się też ukazała, to jest zbiór takich tekstów na temat Jana Pawła II, Ojciec nie święty. Także z jakąś krótką rozmową ze mną zachęcam również do lektury na ten temat, bo nie ulega wątpliwości, iż tak, jest to jedna z najważniejszych w Polsce postaci, która wymaga na nowo przemyślenia i realnych skutków dla sytuacji w Polsce. Proszę Państwa, ja żeby zacząć tą rozmowę, to od razu zacznę od tego, co jest Waszym drugim punktem, czyli od tej reformy emerytalnej. To wzbudza niesamowite emocje dzisiaj i kontrowersje. Powiem tak, gdybym był premierem i miał wprowadzić reformę, poszedłbym w kierunku modelu kanadyjskiego, czyli takiego, w którym jest minimalna emerytura dla wszystkich. Uzyskujemy pewien wiek, ten wiek jest oczywiście funkcją
zamożności kraju, zasobów, oszczędności i tak dalej, uzyskuje ten wiek powiedzmy 67 i każdy człowiek bez względu na staż pracy, ile pracował, ile nie miał pracy, od tego momentu dostaje taką samą minimalną emeryturę. Jeśli ktoś chce mieć większą emeryturę, to może przez cały okres pracy wpłacać na fundusze emerytalne, ale to jest dobrowolne, a nie przymusowe. Jak wpłaca, to mu się to obniża, to mu to obniża podstawę opodatkowania, zmniejsza podstawę opodatkowania i zgromadzone środki w tych funduszach nie są też opodatkowane. W ten sposób zachęca się sporą liczbę ludzi, żeby z tej, że tak powiem, ulgi dochodowej korzystali i oszczędzali dodatkowo na wyższą emeryturę. Ale wszyscy, czy ktoś pracował 20 lat, czy 10, czy 50, każdy, kto przekroczy pewien wiek, dostaje tą samą minimalną emeryturę. Jaka jest zaleta tego systemu? Ten główny lęk, czy dzisiaj będę miał dość pracy, żeby nazbierać tych okresów składkowych do 67 roku, czy ten okres przeżyję, będę miał pracę, w jakiej kondycji się znajdę i czy nazbieram te składki. Tego lęku już nie ma. Jest oczywiście pytanie, czy to musi być 67, czy nie mogło być 65, 60, czy 63, czy jakkolwiek inaczej. W obecnej sytuacji demograficznej i kondycji naszego kraju niemożliwe jest. I tu się akurat niestety, wiem, że wielu z was to rozczaruje, z Tuskiem zgadza. Niż demograficzny, fatalna sytuacja na rynku pracy, właśnie coraz dłużej żyjący ludzie, to wszystko razem powoduje, że ten system w 2020 roku będzie niewypłacalny. Więc albo jesteśmy w stanie zwiększyć ilość płatników, no oczywiście część polegałaby na tym, że zbudowalibyśmy nowe miejsca pracy, których nie ma. Mamy 13% bezrobocia na koniec stycznia, podał GUS. To oznacza, że mamy około 3 milionów w kraju liczb bezrobotnych i około 4 milionów Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicą. To jest 7 milionów naszych obywateli, którzy nie płacą pełni składek do systemu ubezpieczenia, albo w ogóle nie płacą. Co to oznacza? No to oznacza, że mamy tą lukę, którą mamy. Dlatego kluczem w tym wszystkim nie jest kwestia, czy my wydłużymy, bo wydłużenie do 67 roku życia, czy jakiekolwiek inne zmiany, to jest tylko łatanie dziury w obecnym stanie, rzecz, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której w ogóle nie będzie można, państwo nie będzie wpłacało emerytur. Co jest kluczem? Kluczem jest oczywiście praca. I dlatego jest pytanie jedno i podstawowe. Co zrobić, żeby w Polsce było więcej pracy? Mniej kraść. Kraść też, ale mamy kilka konkretnych pomysłów. Po pierwsze, pierwsza podstawowa rzecz to w Polsce już od 20 lat państwo się całkowicie, że tak powiem, wyalienowało z obowiązku tworzenia miejsc pracy. Nie ma żadnych powodów, żeby Agencja Rozwoju Przemysłu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie zajmowały się budowaniem przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich 20 lat nie powstało żadne nowe przedsiębiorstwo spółki Skarbu Państwa. Żadne. Państwo nie tworzy przedsiębiorstw. Przyjęło się taką zasadę, że przedsiębiorstwa mają być albo sprywatyzowane, albo mają same powstać jako prywatne. A państwo nie ma odgrywać żadnej roli. Otóż nie. Jeśli na przykład w Polsce od 2004 roku powstało tylko 900 grup producenckich w całym kraju na 3 miliony gospodarstw, rolnicy razem się nie gromadzą, nie przetwarzają, nie uzyskują lepszej marży i nie zarabiają więcej pieniędzy. Dlaczego tak mało jest, mimo że Unia Europejska w 100% finansuje powstawanie tych grup producenckich? Samo, jak widać, się nie zrobi, bo się nie zrobiło. Dlaczego? Bo jest pewien problem kulturowy. Ludzie na wsi nie mają do siebie zaufania, nie chcą razem funkcjonować i nie zakładają tych wspólnych grup zakupowych i tak dalej. I przez to producenci malin sprzedają maliny po 20 groszy. Mimo że jesteśmy największym na świecie producentem malin, papryki, pomidorów, jabłek i tak dalej, nie zarabiamy na tym prawdziwej marży, bo sprzedajemy to wszystko jako surowiec po najniższych cenach, jakie dyktują nam hurtownicy z Niemiec. To jest jeden z przykładów. Ja mógłbym tych przykładów mnożyć. To samo dotyczy przemysłu. W przemyśle szczególną rolę, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, mogłyby odegrać odnawialne źródła energii. To, co teraz zdecydowały Niemcy, które nie budują elektrowni atomowych, wycofują się z tych elektrowni atomowych, które są, i w miejsce tego będą rozwijały technologie odnawialnych źródeł energii. Ma to przynajmniej dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, te odnawialne źródła energii nie niosą takiego ryzyka ekologicznego jak atom. Po drugie, powodują niezależność tego kraju od dostawców energii z zewnątrz. I po trzecie, co jest w Polsce najważniejsze, tworzą miejsca pracy.
Ale skąd na to wziąć? A właśnie pytanie teraz, skąd wziąć na, to, na uzyskanie pewnej skali, żeby ci dostawcy tych urządzeń do odnawialnej energii mogli je produkować po określonej niskiej cenie. Źródeł jest bardzo dużo oszczędności. Ja wymienię kilka. Czemu, po pierwsze... Czemu w Polsce są dopłaty do ogniw energetycznych słonecznych, a nie do elektrowni wiatrowych? No to akurat elektrownie wiatrowe są najgorszym rozwiązaniem, bo one my mamy za mało wiatrów i za mało parametrów, jeżeli chodzi o... Zdajcie Państwo tylko skończyć. Elektrownie wiatrowe nie u nas jest w oparciu o rolnictwo, o biomasę trzeba budować odnawialne źródła energii. I ci producenci tych urządzeń, którzy już są, nie mają dzisiaj odpowiednich cen, dlatego to nie rusza. Żeby... Ktoś zadał pytanie, skąd wziąć na to pieniądze. Otóż proszę Państwa, pieniędzy w Polsce bardzo łatwo możemy znaleźć. Po pierwsze, zacznę od takiego populistycznego, ale ważnego. Senat zlikwidować, Sejm 360. Powiaty są niepotrzebne. Liczba radnych o 20%. To już daje. Teraz dwa. Kościół, proszę Państwa, no Kościół, sama katecheza w szkole kosztuje pół miliarda rocznie. A prawie pół miliarda? To też, do tego zaraz dojdziemy. Pół miliarda kosztuje rocznie lekcja religii. Tu by można różnego rodzaju oszczędności na poziomie kilku miliardów sformułować. Wreszcie, proszę Państwa, co jest bardzo ważne, to jest w ogóle jakby uruchomienie pewnego ogromnego potencjału tkwiącego w młodych ludziach, którzy w największym stopniu nie mają dzisiaj pracy. Bo tam bezrobocie sięga z 25% populacji. Co się takiego fatalnego stało? Wmówiono młodym ludziom, że wystarczy, że skończysz wszystko jedno, jakie studia. Dziennikarstwo, politologię, cokolwiek, rehabilitację, będziesz magistrem, będziesz miał pracę. I co figa z magii? Okazuje się, że ze zdobycie tego typu tytułu po różnych tych kierunkach, wydanie na to przez 3, 4 czy 5 lat ogromnych pieniędzy w rodzinie nie oznacza żadnej pracy. I my musimy wrócić do podstawowego wykształcenia zawodowego. W bardzo wielu zawodach, ja proszę Państwa, wczoraj miałem urodziny swojej córki, Zosia skończyła 3 lata, miałem awarię pieca centralnego ogrzewania na Suwalszczyźnie. Wezwałem hydraulika, 150 zł za godzinę pracy zażądał hydraulik. Dzwonili się do 4-5, czy ktoś taniej to zrobi. Nikt nie chciał zrobić taniej. Ja hydraulik mogę zrobić taniej. Żeby było się cieszę. No dobrze, ale to nie jest tylko, nie, bo to samo sąsiedzi obok. Nie ma, w wielu miejscach nie ma fachowców, zrozumcie to. Rzemieślnicy kształcili po 100 tysięcy ludzi na praktykach. Jeszcze 5 lat temu w Rzemiośle 100 tysięcy ludzi było na praktykach. Wiecie ile jest teraz? 28 tysięcy. Tylko 28 tysięcy, bo państwo nie dotuje tych praktyk. I poza tym jest ten szum tego wyższego wykształcenia. To są wszystko elementy, które spowodowały, że wśród tych młodych ludzi, którzy mogli być napędowym elementem w polskiej gospodarce, także w składkach. A dlaczego zabiera się dotacje do... No ja i... nie, no już nie publikujcie. Dobra, słuchajcie, oddaję wam głos. Proszę, niech kolega powie. Ja przepraszam, bo w sprawie reformy emerytalnej ja chciałem pierwszy zadać pytanie, a raczej zapolemizować. Dlatego, że ciebie czeka Janusz pojedynek z Millerem. Ja nie wiem, że to jest jakiś zupełny geniusz. Na razie unika. Ale na razie masz nazwę. I tu masz ciężej niż weźmiał z Millerem. Ale to Miller ma tu przyjechać. Ja chciałbym, no, na ziomek każdego zapraszam. Mamy takie prawo. Ja chciałbym powiedzieć, ja się zgadzam, że jedną z obaw związanych z reformą emerytalną jest to, że ludzie nie wypracują tej emerytury. Ale istnieje jeszcze jedna obawa. Otóż, że nie dożyją do tej emerytury. I było takie pośrednictwo, które ja pozwoliłem sobie unowocześnić. Popierajcie Tuska czynem, umierajcie przed terminem. W istocie człowiek, który w wieku 50 kilku lat, czyli w moim, traci pracę, a perspektywa emerytury oddala mu się tak, że już jej nie widzi znowu, a to jest człowiek, który nie ma z czego żyć. Albowiem bezrobotny w Polsce nie ma prawa do zasiłku. De facto nawet ci, co mają zasiłek, to nie wiem, mogą go najwyżej przepić, bo niczego innego się nie nadaje. To na pewno nie na życie, ani na dostanie przyszły, bo to jest jakaś jałmużna, w ogóle śmieszna, po prostu poniżająca. W związku z czym wysuwamy my jako, przynajmniej na razie, będziemy to zgadniać się, ale w projekcie naszego stanowiska w sprawie reformy emerytalnej jest wprowadzenie ubezpieczenia od bezrobocia. To znaczy, że człowiek, który traci pracę, przez rok dostaje 80 czy 70% poprzedniego wynagrodzenia, a później jakiś stały, minimalny dochód gwarantowany, dokąd nie znajdzie pracy, albo nie osiągnie wieku emerytalnego. Co do reszty zgoda. Ale ten okres, ten most musimy zrobić.
bo inaczej ci ludzie po prostu nie dożyją, bo to jest drugi, to jest pierwsza polemiczna uwaga. Druga polemiczna uwaga polega na tym, ja przygotowałem zresztą też tutaj dla ruchu Palikota do użytku taką diagnozę społeczną, 130 stron analizy prawdziwego stanu polskiego społeczeństwa. Jednym z elementów tego stanu jest pogarszający się stan zdrowia. Pogarszający się stan zdrowia, który sprawia, że ludzie niezamożni w Polsce żyją coraz krócej. Na Pradze, po drugiej stronie Wisły, mężczyzna żyje 16 lat krócej niż tutaj na Mogotowie, czy na Śródmieście, czy na Milanowie. Czyli w ramach jednego miasta po dwóch stronach jednej rzeki. I ten optymistyczny, urzędowy optymist Tuska, że życie Polaków będzie się wydłużać, mimo że żyjemy w sytuacji, w której 2/3 społeczeństwa nie jeździ na urlopy, a pracujemy w wymiarze godzinowym najdłużej w Europie i jesteśmy z jednym z krajów najdłużej pracujących społeczeństw na świecie, jest oczywiście niczym nieuzasadniony. I ostatnia uwaga w tej sprawie, aczkolwiek byłoby dużo do powiedzenia, to jest uwaga techniczna. Otóż istnieje coś takiego jak amortyzacja. Każda maszyna jest amortyzowana z przepracowanych godzin. Istnieje określona liczba godzin, niezależnie ile czasu, ile lat będzie trwało użytkowanie tej maszyny, jeżeli ona będzie chodziła na krągło, no to szybciej, kiedy maszyna podlega kasacji albo jest prowadzony generalny remont. Tak? W przypadku ludzi w Polsce nikt nie prowadził tego licznika godzinowego. I osiągając 60 lat w wymiarze godzinowym, duża część ludzi pracy fizycznej przede wszystkim, bo dlaczego uznano górników dołowych, a nie hutników, czy sklepową, która tony przenosi w czasie zmiany, prawda? Ci ludzie może nie tak krótko jak górnicy dołowi, ale powinni pracować krócej. Tymczasem nikt nie egzekwuje czasu pracy, więc jak mało znamy ludzi, którzy w ogóle pracują 8 godzin dziennie, prawda? Natomiast jeżeli przepracowują tyle godzin, to wydłużenie oznacza rzeczywiście, że ludzie pracy fizycznej nie dożyją do emerytury. I mamy do czynienia ze swoistym konfliktem. Umysłowi chcą dłużej pracować. Bardzo często. Bo to jest praca lekka, a dorabiają się do emerytury. I wiedzą, że dociągną. A klasa robotnicza, to już wyszło z użycia, co? Klasa robotnicza, a niech zdycha, bo mają ją w nosie, bo ona im tylko wywalczyła strajkami demokrację, żeby mogli kraść. I to jest jakby ta puenta, do której dochodzimy, że potem jest podział między fizycznymi, którzy nie dadzą rady. Fizycznie nie dadzą rady. I wreszcie taki adres do ruchu Palikota i do klubu Palikota, żeby niezależnie od tego, jakie chcemy wprowadzić rozwiązania związane z reformą emerytalną, nie prostym, mechanicznym wydłużeniem wieku emerytalnego, to musimy i oczekujemy, że ruch Palikota i klub Palikota postawi taki warunek. Najpierw wprowadźmy te rozwiązania, a potem wydłużajmy wiek emerytalny. Bo jeżeli będzie odwrotnie, jeżeli premier to czy tamto obieca, to po prostu nie dotrzyma. Nie, premier na spotkaniu z klubem Palikota, na którym byłem, powiedział: my teraz wydłużymy wiek emerytalny, a wy, i tutaj, że tak powiem, bardzo dobrze robił ego tu obecnego przewodniczącego i całego klubu, wy dojdziecie do władzy i dorobicie te wszystkie mechanizmy. Słuchajcie, to jest coś takiego, jak gdyby ktoś nam proponował, że chodźcie tutaj, patrzcie jaki fajny samolot, wsiadajcie, wystartujemy, a potem się będziemy martwić, czy mamy podwozie, żeby wylądować. Nie ma na to zgody. Państwu jeszcze chciałam przypomnieć, że myśmy tutaj prowadzili takie jakieś rozmowy o obronie kancelarii programowe właśnie na temat emerytur i systemu emerytalnego i uznaliśmy, że nie jest dobrym pomysłem jedynie, jeśli w ogóle będzie konieczne przedłużanie wieku emerytalnego, wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Mianowicie ten system też można ratować na inne sposoby. Można przede wszystkim zlikwidować umowy śmieciowe i to będą bardzo duże wpływy do ZUS-u. Lepsze warunki pracy mogą spowodować i lepsze warunki też w sensie wysokości uzyskiwanej płacy, czyli podwyższenie płacy minimalnej na przykład, mogą spowodować, że ludzie do Polski będą wracali, ci, którzy już wyjechali i tutaj będą odprowadzali swoje składki do naszego systemu. Lepsze warunki socjalne spowodują większy popyt na rynku i w związku z tym będą powstawały nowe firmy, które będą zatrudniały pracowników, bo będą miały komu sprzedać swoje usługi i towary i wtedy też oczywiście te składki do ZUS-u będą wpływały wyższe. Już samo podwyższenie
powoduje, że składki, które są przecież liczone procentowo, będą także wyższe. No i ostatnim największym problemem jest liczba osób, które w ogóle w Polsce nie pracują i nie poszukują pracy. I to na ogół są matki małych dzieci, które nie mogą po prostu ich oddać do przedszkola i do żłobka, ponieważ nie ma przedszkoli i żłobków, nie ma dostępności tych usług. I te osoby nie płacą składek i dopiero jakbyśmy obliczyli rzeczywiście, ile takie reformy mogą dać nam dodatkowego wpływu do ZUS-u, moglibyśmy rozmawiać o tym, czy należy podnieść wiek emerytalny i jak należy podnieść ten wiek emerytalny. Dziękuję bardzo.